Szanowni Państwo, do 16 listopada 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski od beneficjentów poszkodowanych tegoroczną suszą. W skali kraju do biur powiatowych wpłynęło 332 tysiące wniosków na łączną kwotę 2 miliardy 150 milionów złotych. Dotychczas agencja wydała 183 tysiące decyzji przyznających o łącznej wysokości około 1,37 miliarda złotych. A w województwie podlaskim sytuacja przedstawia się następująco. Liczba przyjętych wniosków 37 777 na 209 052 661 złotych. Dotychczas wydano 28 850 decyzji na łączną kwotę 150 926 835 złotych. Chcę przy tym powiedzieć, że pomoc będzie zapewniona dla wszystkich rolników, chociażby ta szacowana pomoc w wysokości 1,5 miliarda złotych została już przekroczona. Będą odpowiednie przesunięcia w budżecie państwa.